Co oznacza być napełnionym Duchem Świętym? W takim stopniu, że można to nazwać chodzeniem z Bogiem, do poziomu, o którym można powiedzieć, że Bóg Cię prowadzi, w takim zakresie, że znasz Boży plan i go realizujesz. Jak to rozpoznać? Biblia podaje, musimy dorosnąć do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Aż przykro mi to mówić, chociaż prawdę mówiąc, wcale mi nie jest. Był taki czas w kościele, kiedy dużo się mówiło na temat uczynków, a mało na temat łaski. Dzisiaj natomiast dużo mówimy na temat łaski, a prawie nikt na temat uczynków. A jeśli wspomnisz tylko słowo posłuszeństwo, jesteś legalistą? Nie jesteśmy zbawieni z uczynków, ale wyłącznie na podstawie łaski. Lecz jeśli wypełniony jesteś obecnością Bożą, uwierz mi: chcąc, nie chcąc, jesteś posłuszny Bogu. O tym właśnie czytamy w Biblii: Jeśli mnie kochasz, jesteś mi posłuszny. To nie jest żadnego rodzaju żądanie. Ta wypowiedź jest stwierdzeniem: Jeśli mnie kochasz, nie masz żadnego problemu, aby być mi posłusznym. Jeśli kocham moją żonę, zmywam naczynia i nie ma potrzeby o tym dyskutować. Mówię poważnie, sami jej zapytajcie. Na serio? Nie dlatego, że jest to jakiś wymóg czy zobowiązanie, ale dlatego, że ją kocham. Dużo mówimy o uczuciach, o miłości, o tym, jak kochamy, o tym, że Bóg jest miłością. Tak, zgadzam się z tym, ale jeśli kochasz Boga, powinien być jakiś dowód na to, że tak jest. Rozumiemy się? Ale o tym już się nie mówi. Dowodem na to, że kroczysz za Jezusem, jest Jego obecność w Tobie, która prowadzi Cię do codziennego wzrostu. Dzieci codziennie rosną. Słyszycie? Dzieci rosną. One nie rosną szybko, ale Bóg jest cierpliwy względem ciebie i mnie. Nawet do samych siebie nie mamy cierpliwości. Ale kiedy jesteś z Bogiem, to rośniesz. Nie dzieje się to w ciągu jednego dnia i nagle jesteś dojrzałą osobą, ale wzrastasz. Pytanie jest jednak, czy doświadczamy wzrostu w naszych rodzinach i zborach? Jak ten wzrost przebiega? Jak to się dzieje w praktyce? Mówimy o tym, aby się modlić bez przestanku. Co to oznacza? Czy masz klęczeć 24 na 7, przestać chodzić do szkoły czy pracy i prosić: Daj mi to, daj mi tamto? Ellen White pisze o tym. Abraham chodził z Bogiem, Enoch chodził z Bogiem i pisząc o nich wyjaśnia, że byli nieustannie połączeni. Zdawali sobie sprawę z Jego obecności, bez przerwy spolegali na Jego prowadzeniu. Chodzenie z Bogiem to bycie podłączonym. To jest właśnie modlenie się bez przestanku. Jak zatem wzrastamy? W książce Droga do Chrystusa napisane jest, że modlitwa jest oddechem duszy. Nie da się oddychać tylko dwa razy dziennie. Rano, kiedy wstajesz, i wieczorem, kiedy idziesz spać. Jeśli chcesz żyć, musisz nieustannie oddychać. Tak samo jest z modlitwą. Jeśli tylko zaprzestaniesz być połączonym z Bogiem, jesteś wystawiony na ogniste strzały szatana. Jak tylko zaniedbasz modlitwę, staczasz się w dół. Stale musisz być połączony. Ellen White pisze sporo na ten temat. Zawarłem je w swoim seminarium na temat modlitwy. Piszę m.in. nabądź taki nawyk, aby kilkakrotnie w ciągu dnia zatrzymać się na kilka sekund. Nie piszę, abyś się zatrzymał na dwie godziny, tak jak czynisz to z rana. Poświęć kilka chwil, aby się na nowo połączyć, by szukać Bożej obecności, aż przyzwyczaisz się do chodzenia w Jego obecności. Wracając do pytania, jak to jest ze wzrostem? Kiedy ma miejsce ożywienie? A co z naszym zbawieniem? Jak radzić sobie ze zwycięstwem, co do rzeczy, które robisz, potem prosisz o ich wybaczenie i znów je robisz, znowu prosisz o ich wybaczenie i znowu robisz to samo? Jak odnieść zwycięstwo? W jaki sposób mieć wpływ na własne rodziny i dzieci, na swoich przyjaciół, współpracowników czy sąsiadów? Jak doświadczyć wzrostu we własnym kościele? Jak to zrobić? Znamy dużo teorii na ten temat, ale w praktyce tego nie widzimy. Pozwólcie, że pokrótce wyjaśnię, jak to się dzieje. Mamy pewien problem w naszych zborach. Cóż to za problem? Mylimy pewne pojęcia. Na przykład, mówimy o zbawieniu przez łaskę, a później próbujemy tego doświadczać na podstawie uczynków. Biblia mówi na ten temat. Zamienili Bożą sprawiedliwość na własną sprawiedliwość. Podam wam przykład. Pamiętacie człowieka, który był winien 10 tysięcy talentów swemu Panu? Cytuję jego własne słowa. Wybacz mi, a wszystko ci oddam. Co to jest? Wybacz to łaska, a oddam ci to uczynki. Jeśli ci darowano, masz wybaczone, nie musisz tego oddawać. Ale ten człowiek tego nie rozumie. Myli pojęcia, miesza przebaczenie z oddawaniem. Nie musisz oddawać, jeśli chcesz oddawać, to nie rozumiesz łaski. Chcesz na to zapracować. To podobne myślenie, jakim wykazał się młody bogacz. Co muszę zrobić, czyli ja, aby odziedziczyć królestwo? Nic nie musisz zrobić, aby odziedziczyć. Musisz być jego częścią. Jesteś synem, więc kiedy umrę, to dziedziczysz to. To jest Twoje. Rozumiecie to? Mylimy pojęcia. Mamy chaos w głowie. Problemy, z którymi się zmagamy, polegają na tym, że myślimy, że warunkiem wzrostu musimy zrobić to czy tamto, a nie rozumiemy, że cokolwiek będziemy robić, to raz za razem będziemy upadać. Znów próbujemy i znów upadamy. Do momentu, w którym albo staniemy się jak Feryzeusze ludzie o dwóch twarzach. Ja, jak się masz? Świetnie. Spotkałem pewnego pana na parkingu nie tutaj i nie dzisiaj. Jak się masz? Dobrze. Jak rodzina dobrze. A praca dobrze. Szczęśliwego szabatu szczęśliwego szabatu. Po nabożeństwie podchodzi do mnie i mówi: Pastorze, czy możemy pogadać? Jasne. Wchodzi do pokoju i mówi: Żona mnie zostawiła. Dopiero co mi powiedziałeś, że wszystko ok. Tak się mówi grzecznościowo, ale to nic nie znaczy. Nie miałeś tego na myśli? To co to znaczy? Nauczyliśmy się nakładać piękne uśmiechy, a w środku cierpimy. Zatem ponosimy porażkę za porażką, a w końcu nakładamy maskę i przeżywamy wewnętrzne tortury. To jedna skrajność, a druga jest taka. Jesteśmy zniechęceni, przygnębieni i odechciewa nam się walczyć i nie potrafimy wyciągnąć wniosków. Nie rośniemy tocząc walki. Na czym zatem polega wzrost? W waszym życiu osobistym i zborowym? Na czym polega ożywienie, zwycięstwo? Jak się chrzty do tego mają? Jak podejść do tych wszystkich dobrych rzeczy? Wszystkich, nie tylko jednej. Pozwólcie, że przypomnę, co Jezus powiedział uczniom: Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli odejdę, poślę wam pocieszyciela. A on wprowadzi was? We wszelką prawdę. Jak wiele tej prawdy? Odnośnie tej kwestii czy tamtej? Nie, we wszelką prawdę. Jezus przy innej okazji powiedział do uczniów: Nie idźcie. Wiem o waszym wzniosłym powołaniu, o tym, że powinniście nieść Ewangelię całemu światu, ale nie idźcie. Czekajcie w mieście i módlcie się. Jak długo? Godzinę? Dzień? Tydzień? Jezus mówi: módlcie, módlcie się i módlcie się, aż do kiedy? Słuchajcie uważnie, Łukasz 24, 49. Módl się tak długo, aż nie otrzymacie ducha świętego. Innymi słowy, kiedy otrzymacie ducha świętego, wtedy otrzymacie moc. Wtedy idźcie. Zbyt często idziemy i robimy rzeczy bez ducha świętego. Dlatego nie ma w tym mocy. Brakuje nam mocy w życiu osobistym i zborowym. Obecność ducha świętego powiązana jest z mocą. Kiedy otrzymujesz ducha świętego, otrzymujesz moc. Użyte tam słowo to dynamis, czyli nasze dynamit. Uczniowie modlili się i otrzymali Ducha Świętego, a kiedy go otrzymali, otrzymali moc i głosili słowo Boże. Nie tylko Piotr, jak wielu uważa. W dziejach apostolskich powiedziane jest, że oni wszyscy głosili i mówili językami. I wszyscy, którzy tam byli, niezależnie z jakich okolic, słyszeli ich przemawiających każdy w swoim języku. Niektórzy sugerowali, że się upili. Piotr stanął w ich obronie, a nie o obronie samego siebie. To znaczy, że wszyscy pracowali. Nie, oni nie są pijani. Jest to wypełnienie danej obietnicy. Otrzymali Ducha Świętego. I zobaczcie, jakiego rodzaju kazania to były. Zapisane kazanie Piotra zajęło może 20 sekund. Jezus był Mesjaszem, którego ukrzyżowaliście. Musicie pokutować. Amen. tysiące ludzi pyta. Co mamy teraz zrobić? A innym razem tysięcy. Biblia sprawozdaje. Oczywiście improwizuję teraz, tego nie ma w Biblii. Sekretarz zborowy siada przy biurku i obzywania wszystkich. Podaj swoje dane osobowe i telefon i zapisuje je w księdze zborowej. W końcu patrzy na zegarek, jest druga w nocy. O, zanotowałem dopiero dane 500 osób, jeszcze 4,5 tysiąca do zanotowania. Następnego dnia kolejne trzy tysiące zostało chrzczonych. Sekretarz stwierdza, oni mnie chyba wykończą. I w Biblii zamiast stwierdzenia, że kolejne trzy i kolejne dwa i kolejne siedem tysięcy, jest napisane Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Co oznacza codziennie? Chrzest w niedzielę, poniedziałek, wtorek. Codziennie. Co by było, gdyby tak było w waszym zborze? Nie macie czasu nawet zmienić wody w baptysterium, bo kolejna grupa czeka. Czy to nie byłoby coś? Czemu tak się nie dzieje? Miało to miejsce wtedy, kiedy otrzymali Ducha Świętego. Lecz dzisiaj nie ma to miejsca, ponieważ. zastanówcie się. Pozwólcie na pewne wyjaśnienie. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie do dziesięciu panin, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było mądrych, a pięć głupich. Wzięły lampy, ale nie wzięły. Wiecie, co dalej, nieprawdaż? Teraz słuchajcie uważnie. Historia zapisana jest w 25. rozdziale Ewangelii Mateusza. Znacie ją, prawda? Pozwólcie, że nieco ją wyjaśnię. Co znaczy 10 panin, 10 dziewic? Najpierw powiedzmy sobie, co oznacza być dziewicą. Czy symbolizuje ona odstępczy kościół, czy prawdziwy, Boży Kościół? W Biblii kobieta reprezentuje kościół. Dziewica jest symbolem czystego kościoła. A cudzołożna kobieta jest symbolem odstępczego kościoła, zgadza się? Dziewica ubrana jest na biało. Jest to biała szata sprawiedliwości Chrystusa. Kobieta cudzołożna zaś odziana jest w purpurę lub czerwień. Symbolizuje złe odstępcze nauki, wino Babilonu. Zatem te dziewice ubrane są na biało. A ile z nich jest tak przyodzianych? Tylko pięć mądrych? Czy również te głupie? Czy jest tu mowa o pięciu z Bożego Kościoła i pięciu z Odstępczego Kościoła, czy też wszystkie dziesięć reprezentuje czysty Boży Kościół? Ellen White wyraźnie o tym pisze: że wszystkie dziesięć reprezentuje Kościół Boży. A ile z nich miało lampy? Wszystkie dziesięć. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp. Wszystkie dziesięć posiada znajomość pism. One znają prawdę, doktryny i przykazania. To są ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych. Teraz słuchajcie uważnie. W greckim oryginale wyraźnie jest powiedziane, że wszystkie dziesięć miało na początku olej w swoich lampach. Wszystkie dziesięć miały olej. Co reprezentuje olej? Ducha Świętego. Wszystkie dziesięć ma Ducha Świętego. Są ochrzczone, należą do kościoła, ale luja chwała Panu i te sprawy, no już wiecie. Problem pojawia się później. Z upływem czasu niektóre nie mają oleju. Teraz zastanówmy się, co dzieje się w naszych zborach. Mamy chrzty, super sprawa, wielka radość. Mamy wspólny posiłek, cały kościół pełen. Czy to źle czy dobrze, że ludzie się chrzczą? Pewnie, że dobrze. Czy to wystarcza? Mylimy pojęcia narodzenia się i wzrastania. Wspaniale jest mieć dziecko, ale każde dziecko musi rosnąć. Jeśli dziecko nie rośnie, znaczy, że jest chore, trzeba iść do lekarza. My natomiast wyprawiamy przyjęcie, ocieramy ręce i mówimy praca wykonana. To się nazywa zaniedbywaniem, które jest jednym z przejawów przemocy. Po chrzcie zostawiamy dziecko samemu sobie. Dziecko trzeba odbeknąć, trzeba o nie dbać, trzeba zmienić pieluchy, trzeba się nim zajmować. A nasze dzieci po 40 latach od chrztu wciąż chodzą w pieluchach, bo nikt nie pomógł im dorosnąć. Zaśpiewałem pieśń w kościele, nikt się tym nie zachwycił, więc przestaję chodzić. Czas dorosnąć. Ten pastor powiedział mi niemiłe rzeczy. Zadzwonię do diecezji. No zupełne dzieci. Dziecko musi dorosnąć do pełnej dojrzałości. Mylimy usprawiedliwienie z uświęceniem. Nowonarodzenie... Ze wzrastaniem z poziomu dziecka i piciem mleka do jedzenia stałego pokarmu i pełnej dojrzałości. Nie mówimy nawet o dojrzewaniu ani o uświęceniu, bo zostaniesz uznany za legalistę. To jest właśnie powodem, dla którego cierpimy. Pełno problemów w kościele, bo nie ma dojrzałości. Problemem jest również niezrozumienie, że na zbawienie składają się trzy etapy: usprawiedliwienie, uświęcenie i gloryfikacja. Zachwycamy się pierwszym i ostatnim, usprawiedliwieniem i gloryfikacją, ale nienawidzimy środkowego. Uwielbiamy wychodzenie z Egiptu i wkraczanie do Kanaanu, ale nie lubimy błąkania się po pustyni. A tam są warunki, dzięki którym Bóg Cię wychowuje. Tam uczysz się cierpliwości, wiary, pokory, miłości, zaangażowania i wielu innych atrybutów. On oczyszcza Twój charakter w ognistym piecu. Modlisz się, Boże, daj mi cierpliwość, i wtedy twój szef funduje ci trudny czas. Wtedy modlisz się, Boże, pomóż mi odnośnie mojego szefa. A Bóg odpowiada, czy nie prosiłeś mnie o cierpliwość? Nasz problem polega na tym, że odrzucamy proces wzrostu, nie lubimy kłopotów, chcielibyśmy zostać ocaleni w przyjemny sposób. Kiedy tylko pojawi się problem, żądamy, żeby Bóg go naprawił. Zamiast pragnąć, aby Bóg przeprowadzał nas przez proces wzrostu, zamiast modlić się, Boże, napraw ten problem, powinniśmy mówić: pomóż mi dorosnąć. Jakiejkolwiek lekcji próbujesz mi nauczyć, pomóż mi się tego nauczyć, abym zdał ten egzamin i nie musiał więcej cierpieć, abym przeszedł w końcu do następnej klasy. Przyswoiłem już ten materiał. Wracając do panien. One wszystkie na początku narodziły się do królestwa Bożego, ale niektóre z nich zawaliły na poziomie wzrostu przestały rosnąć wszystkie miały olej na początku zgodnie z greckim oryginałem one miały lampy napełnione olejem oraz dodatkowy zbiorniczek na olej ellen white też o tym pisze i znaleziska archeologiczne to potwierdzają jeśli zobaczylibyście zdjęcia które mam tutaj te lampy były małe Zawarty w nich olej starczał na jakieś 4 godziny, nie więcej. A olej w dodatkowym pojemniczku starczał... O, nie przejmujcie się dziećmi, które robią szum. Dzieci mi nie przeszkadzają, to z dorosłymi mam problem. Nie przeszkadzają mi zbory, gdzie dzieci coś robią. Kocham je. Przeszkadzają mi natomiast zbory, gdzie dorośli się nie skupiają. Kocham dzieci, chwała panu za nie. Słuchajcie teraz uważnie, to jest bardzo istotne. Olej w tym dodatkowym pojemniku starczał na jakieś 6 do 8 godzin. W ten sposób było go wystarczająco, aby starczył na całą noc. Jaka jest funkcja oleju? Po co jest potrzebny? Aby świecić. Jezus mówił, że macie być światłością świata. Jesteś światłością świata, aby świecić w ciemności. Jesteś światłem. Mamy świecić. I światło nie występuje w Twoim życiu, kiedy nie ma oleju. Przestań starać się, aby świecić. Zacznij starać się, by być napełnionym olejem. Ale czemu one mają świecić? Spójrz na mnie, zobacz, jak promieniuje. Czemu masz być światłem? Tradycja oraz historia sprawozdają, że w Palestynie w tamtych czasach położenie przestrzenne ulic było bardzo mylące. Ponieważ byłem kilka razy w Jerozolimie, to wiem, że te ulice poprzeplatane są tak ze sobą, że nie wiadomo gdzie się zaczyna, gdzie kończy. Wygląda to jak jakiś labirynt. Nie są zorganizowane w jakiś logiczny sposób, a do tego nie miały wtedy nazw. Jeśli byłeś z okolic, wiedziałeś, jak dotrzeć tam, gdzie chciałeś. Jeśli jednak przybyłeś na ślub z innego miasta, to nie wiedziałeś. Śluby w tamtej tradycji odbywają się w nocy. Dlaczego? Z powodu gorąca. Byłem tam wiele razy. Byłem również w Dubaju i na Bliskim Wschodzie. Rozmawiałem kiedyś z przewodniczącym w Dubaju. Było jakoś powyżej 60 stopni Celsjusza. W skali Fahrenheita to jakieś 140 stopni. Było tak gorąco, że po wyjściu z samochodu zatykało cię. Nie mogłeś swobodnie oddychać. Ten przewodniczący powiedział mi, że gdybym nie zostawił na pustyni, w ciągu 10 minut byłbym martwy. Udusiłbyś się, miałbyś silne bóle głowy, odwodnił się i zmarł. I właśnie z tego powodu powiedział mi, kiedykolwiek mają miejsce jakieś wydarzenia społeczne, jak ślub, inauguracje szkolne i inne ceremonie, Organizujemy je po drugiej w nocy. Tak, po drugiej w nocy, w środku nocy, bo wtedy jest chłodniej. A zatem śluby odbywały się wtedy podczas nocy. Rodzina pana młodego prosiła młode osoby, które nie były w stanie inaczej pomóc w przygotowaniach ślubnych, aby wzięły lampy z dodatkowym pojemnikiem z olejem. I udało się na wszystkie miejsca, gdzie ulice się ze sobą krzyżowały, od samego wjazdu do miasta, aby je oświecały, by każdy wiedział, jak dojechać na miejsce ślubu. Inaczej goście byliby pogubieni. Do tego pamiętajcie, była noc, dlatego było to istotne, aby tam być, by nikt nie zgubił się w drodze na ślub. Rozumiecie już po co te lampy i po co ten olej? Aby wskazywać drogę. Na koniec podam wam te cytaty Ellen White, w których pisze o tym, aby nikt dookoła nas się nie zgubił. Pisze również o tym, że jesteśmy takim stróżem na murze. Bóg czyni nas odpowiedzialnymi za naszych sąsiadów oraz za ludzi, z którymi pracujemy. Żebyś później nie usłyszał od nich, wiedziałeś o tym, to dlaczego nic nie powiedziałeś? A jeśli nie podzielisz się z nimi dobrą nowiną, to oni zginą. Ale ich krwi będzie się wymagać od ciebie. Przeczytaj Ezechiela 33, po 9. Twoim zadaniem jest oświecanie drogi do sali weselnej, aby nikt wokół ciebie nie zabłądził. To jest warunek zbawienia. Ci, którzy nie oświecali, nie mieli w sobie oleju, bo kiedy masz Bożego Ducha, kiedy masz olej, bez żadnego wysiłku w naturalny sposób świecisz. Rozumiecie? Tu nie chodzi o to, abyś teraz się spiął i powiedział: Muszę świecić. Nie musisz się do tego przymuszać. Jeśli Bóg jest w tobie, po prostu świecisz. Mieli mieć ze sobą olej, by móc świecić, i w ten sposób oświecać drogę na każdym skrzyżowaniu, aby ludzie wiedzieli, jak dotrzeć, by nikt nie zgubił się w drodze na wesele. Słuchajcie uważnie, bardzo ważna kwestia. To jest Kościół Boży. Skąd to wiemy? Są dziewicami, są ubrane na biało, przestrzegają przykazań i oczekują. Kościół Boży oczekuje, czekają na Pana Młodego. Wydaje się, że pan młody się opóźnia. Co w tym czasie dzieje się z kościołem? Śpi. Ilu z nich? Tylko głupie? Wszyscy? Posłuchajcie tego cytatu. Drugi tom świadectw, strona 205. Przez owych śpiących uczniów przedstawiony został śpiący zbiór w dniu nadejścia zbawiciela. Posłuchajcie kolejnego, z tej samej książki, strona 337. Chrystus stoi u ich drzwi. Wszyscy przeżywają ostatnie godziny próby, lecz są niedbałymi i niemądrymi, a kaznodzieje nie mają siły, aby ich rozbudzić. Oni sami śpią, śpiący, kaznodzieje przemawiające do śpiących wyznawców koniec cytatu To znaczy, że ja śpię, ty śpisz wszyscy chrapiemy to nie znaczy, że mamy złe intencje. Sam fakt, że tutaj jesteście, świadczy, że macie dobre intencje, ale często nie jesteśmy świadomi powagi czasów. Szatan chce, abyśmy ignorowali ten czas, żebyśmy byli zajęci innymi rzeczami, abyśmy nie myśleli o tym, że Jezus faktycznie powraca. Nastał czas, aby się obudzić. Szatan chce odwrócić naszą uwagę, chce, abyśmy spali. Zatem ilu z nich śpi? Wszyscy śpią. Dlatego nie wytykaj nikogo palcem, bo sam śpisz. Ile z nich się obudziło? Tylko te mądre? Biblia sprawozdaje, że wszystkie. Widzicie, że do tego momentu nie ma żadnej różnicy pomiędzy mądrymi i głupimi pannami? Wszystkie się budzą, są ubrane na biało, wszystkie przestrzegają przykazań, znają doktryny, wszystkie jedzą tofu, wszystkie idą spać, wszystkie się budzą. Wszystkie, wszystkie to robią. I co robią? To jest bardzo ciekawe. Kiedy szły spać, wciąż miały olej. Słuchajcie uważnie. Jest to bardzo ważne, co powiem za chwilę. Kiedy wszystkie się budzą, niektóre z nich nie mają oleju. Dlaczego? Pozwólcie, że wam powiem. Kiedy zostajesz ochrzczony, przed ceremonią wszystkie miały olej. Kiedy zostajesz ochrzczony, poświęcasz swoje życie. Modlisz się, studiujesz, doświadczasz Boga. To jest ta pierwsza miłość. Ale w tym momencie rozpraszasz się. Jesteś zbyt zajęty, masz inne priorytety i twój olej powoli, niezauważalnie zaczyna ubywać i ubywać. Ale wciąż światełko się świeci i wciąż jest jeszcze olej, ale jest go coraz to mniej, bo jesteś tak bardzo zajęty. Jednak pięć z nich codziennie powraca do źródła oleju. Udaje się codziennie, aby uzupełnić zapasy. Jego błogosławieństwo odnawiają się każdego poranka. Idziesz do Niego codziennie, każdego poranka, a On każdego poranka nastraja moje uszy do słuchania. Jezus budził się każdego poranka, by spędzić czas ze swym Ojcem. Pięć z nich przychodzi dzień po dniu, aby uzupełniać olej w dodatkowym pojemniku, a drugie pięć ma tylko to, co miały na samym początku. I zapas oliwy zmniejsza się i zmniejsza, aż w końcu wszystkie idą spać. Kiedy się budzą, bez ich wiedzy, olej się wyczerpał i światło zgasło. Pamiętaj, że nie da się napełnić tego zbiornika podczas kryzysu. Nie przygotowujesz się do końcowego egzaminu dzień wcześniej, i również na olimpiadę nie przygotowujesz się dzień wcześniej. Na te wydarzenia przygotowujesz się przez całe życie. Nie przygotowujesz się na końcowy kryzys na dzień przed jego nastaniem. Jeśli nie chodzisz z Bogiem teraz, nie będziesz chodzić z nimi jutro. Aby ten pojemnik był napełniony, musisz z nim być w codziennej społeczności. Podobnie jak codziennie oddychasz, jesz i pijesz. I tu jest pies pogrzebany. Tu nie chodzi o to, że one nie, nie wierzą w doktryny, tu nie chodzi o łamanie szabatu, tu nie chodzi o to, że przestają chodzić do kościoła. One nie przestają wierzyć w zasady. To są dobre adwentystki. Lecz niestety nie dbało o codzienne uzupełnianie pojemnika i to jest ta różnica pomiędzy byciem zbawionym a zgubionym. Ale teraz powiem wam, dlaczego tak się dzieje. Powiedziane jest, że zasnęły. O co tu chodzi? Na podstawie studium Biblii powiedziałbym, że sen jest symbolem bezpieczeństwa. O apostole Piotrze powiedziane jest, że spał będąc w więzieniu. Natomiast w książce Działalność Apostołów powiedziane jest, że jego egzekucja miała mieć miejsce następnego dnia. Ellen White pisze dalej. Piotr spał, bo wiedział, że Bóg nad wszystkim czuwa i że jest bezpieczny w jego ramionach. Zdawał sobie sprawę, że Bóg sprawuje władzę. Cokolwiek Bóg dopuszcza, jest w porządku. Tak długo, jak pozostaje pod Jego kontrolą, jestem bezpieczny. Mógłbym przytoczyć sporo podobnych przykładów. Weźmy pod uwagę jeszcze samego Jezusa. Łapie ich sztorm na łodzi. Uczniowie boją się o swoje życie. A co Jezus w tym czasie robi? W książce Życie Jezusa napisane jest, iż był spokojny i czuł się bezpiecznie w rękach Bożych. Mógłbym dać wam kilka przykładów z Biblii, gdzie ludzie śpią w tego rodzaju sytuacjach. Ponieważ czuli się bezpiecznie, ponieważ byli świadomi Bożej obecności. Sen jest symbolem bezpieczeństwa i spokoju. Czemu w przytaczanej przypowieści te panny śpią? Myślą sobie, przecież jesteśmy Kościołem Bożym, mamy prawdę. Przestrzegamy Szabatu, rozumiemy prawdę o świątyni niebieskiej, oczekujemy jego powrotu, jesteśmy tym kościołem. Jest to jednak fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Dochodzimy do momentu, w którym mylimy naszą wiedzę i doktryny z byciem napełnionym Bogiem. Doszliśmy do sytuacji, w której zamieniliśmy Bożą obecność na formę uwielbienia. Wydaje nam się, że jak idziemy do kościoła i śpiewamy, modlimy się i słuchamy kazania, chodzimy tam we właściwy dzień i nie pracujemy w szabat, nie jemy nieczystych pokarmów i wierzymy w proroctwa, to wszystko jest w porządku. Doszliśmy do sytuacji, w której te dobre rzeczy, które są formami, utożsamiamy z Bożą obecnością. Te rytuały nie zapewniają Bożej obecności. Możesz je znać i zachowywać, i nie mieć kontaktu z Bogiem. Obie rzeczy muszą mieć miejsce. Nie możesz mieć Bożej obecności bez zachowywania Bożego prawa. Nie możesz mówić, że znasz Boga i łamać Jego przykazania. Oba elementy są konieczne. Nie możesz mieć tylko doktryny Boga, nie mając Jego obecności. Te panny czuły się bezpiecznie, bo miały lampy, czyli formę, w której mogły umieścić olej. Miały naczynie, w którym można było przechowywać zawartość. Tylko brakowało w nim zawartości. Nie było w nim oleju, miały formę, zewnętrzną powłokę, ale nic nie było w środku, rozumiecie?